obdarte od środka. Od środka. Kurde. 4. To pierwszy do tej bagierki. To pierwszy do tej bagierki. Cześć, Judówek leci, ekipa WK z tej strony. Plany się z Deńka pokrzyżowały. Przykładowo Saker nie jedzie, bo dzisiaj się obudził chory znowu. Ogólnie było tak, że chyba Bedeł był zdrowy, chory, zdrowy i znowu chory, nie? Tak, jest coś takiego, mnie też strasznie mi się rozwleka choroba, raz lepiej, raz gorzej. Naprawdę, jak dziad. No i nawet czuję. Nie chcę być kablem. Nie chcę być kablem, ale nawet robór flika nosem, co jest niespotykane. Fikam, męczy mnie nos, zatkało mi nos fest. Dlatego śpię osobno. Ale nie teraz... śpię z nim wyjątkowo. Ale teraz my z Błażejem, pytanie. Dzisiaj wieczorem się okaże, czy mamy 100% szczęścia. Bo jaki jest procent, że nas nie złapie? Bardzo mały. Zależy, czy chorowałeś, czy jesteś trochę uodporniony. Ty, ale dziad jak prychał, dwa miesiące dziad prychał nosem. No kurwa, no w końcu trzeba było złapać. Ja wam podam dzisiaj takie syropki wieczorem, które prawdopodobnie sprawią, że nic was nie weźmie. Ty, jazz, fajny! Potem lub Belmonte, ale jazz kurwa. Jazz, kurwa. Dziękujemy, obsługo Belmonte. I ja zaczynam. Tutaj czuję takie przepięcia lekkie. Tu i tu. A, słyszałem coś o tych syropach, ale gorzkie? Zależy na co będziesz miał ochotę. Ale zdrowotne! Raczej trochę, zrobimy miks taki. Ja słodziutkie lubię. No to Rob się dostanie słodziutkie. Ty owca kwaśne. Pącz też tak, jakiś tam sobie wymyśli. Ja eliksir jakiś konkretny. Nie no, chłopaki, nie możecie być. Cel mamy na ten rok konkretny. Musicie być zdrowi, żeby ciągle to tak robić. I... Pełna para. Do odciny. To dobrze, że Daniel jesteś, że jesteś naszym lekarzem i logistykiem. No, lekarz dycha. A mówimy już, gdzie idziemy? Praca, no ważne tak, rzeczy biznesowe. To chcesz powiedzieć, gdzie jedziemy? Nie. Dobrze, mogę powiedzieć. Do Krynicy jedziemy. W sumie tylko tyle mogę powiedzieć. Do Krynicy, że na biznesowe spotkanie. Do Krynicy, tak. Nic więcej nie możemy powiedzieć, bo to tajemnica. I przy okazji wykorzystamy hotel, żeby nagrać test drinku z Danielem. Tak. Fajnie. Jak trzeba, to trzeba. Tak, dobry, fajny hotel. Skromny, ale przytulny. Nie, czekaj. Skromny i przytulny to synonim? Tak. Złoty, a skromny chciałem powiedzieć. Dobra, Robert, odpal tą bestię. Zapraszam. Patrzcie. Nie mam aż takiego szerokiego obiektywu, żeby to ująć. Ale nie możesz mieć wszystkiego. Nie możesz mieć pięknej linii. Nie możesz mieć dwóch drzwi. I nie możesz mieć wygody z tyłu. Poświęcenia. Ale robór był gotów na te poświęcenie. Tu jakie dziury. Dziury fest. Ogólnie patrzcie. 175 km nam zostało. I trasa 3 godziny. No niecodzienny widok. Zazwyczaj jak jest 175 km, to raczej coś poniżej 2 godzin. Taka godzinka 50, co? Tak. By wypadało, żeby ta nawigacja pokazała tak, że jedziemy w góry. Już zjechaliśmy z trasy i będziemy podążać krajowymi drogami. Pewnie przygramy wam jakieś krajobrazy też. Jest przeciąg. Mi opisz swoje uczucia teraz. Czuję się wolny. Dobra, po prostu wolny. Po prostu, no. Jedliśmy sobie.
O, to możesz teraz powiedzieć, bo... No dobra, no to ja powiem. Mi Kaja zrobiła omleta z... chyba z żurawiną, bo nie było bananów. No, także omlecik z żurawiną, oczywiście jajeczka, twaróg i kawka na stacji. A mi kuchenka ugotowała makaron, Błażeja tata zrobił mi schabik chudy. No i idealnie. A na deser oczywiście batonik, 30 gramów białeczka. I batonik pewnie już jest dostępny w Lidlu. 5,9 fat. Jeden baton. 30 białka. To jest to. Dało się. A kiedy baton chcieliśmy już robić, pamiętam rok temu byliśmy w jednej fabryce czekolady. No i była wizja na ten baton właśnie taka, właśnie takie makro, tylko właśnie pani technolog mówiła, że niemożliwe jest stworzyć taki baton. Nie mamy takich maszyn. Panie Michale, my mamy tą formę, jedną, jedyną formę na batona i napierdalamy ją 50 lat, my nie możemy nic na to poradzić. Nie mamy takich maszyn. Ale w końcu, dzięki kontrahentom, dostaliśmy kontakt do producenta, zapoznali nas z producentem, który rzeźbił od wakacji, od czerwca chyba było pierwsze spotkanie, no i wyrzeźbił tego batona. Udało się z takim makro. No a nie chcieliśmy robić batona, bo tak jakbyśmy się zgodzili na jakiekolwiek makro, to byłby od razu tak ten baton i tylko trzeba by było wybrać smak, jaki nam pasuje. Więc tutaj to było największą przeszkodą, żeby zrobić 30 gramów białka i zejść z tym fatem. Tak chcieliśmy ile na baton, żeby było poniżej 8 chyba, to jest taki maksimum, że to było maksimum. Ale powiedzieliśmy, żeby dało się śrubować tyle, żeby śrubować do oporu ten fat. No i śrubowaliśmy ten fat i do momentu, aż smak akceptowaliśmy, no to jest baton. Się do tego rowu. A tu jest bardzo wysoki krawężnik. 20 km. Damy radę. No. Kurwa. No to chuj, poczekamy na nas. Już felga obdarta od środka w chuj. Od środka. Chuj tam. Zabłądziliśmy. Robura nawigacja pokazuje jedno, a Daniela drugie. Daniel pojechał trasą, a my jedziemy w górę. Górami. No jest nieciekawie, bo jest bardzo wąsko i jest mało zjazdów. Jak ktoś jedzie z naprzeciwka, to jest Liba Fest. I tak, że to wąskie auto no. Się trafiło. Mocna zupa, aczkolwiek wolę. Teraz. Wolę nie. Gęste. Jak są te gęste? Jak się nazywają? Kremy. Kremy, wolę kremy. Ale dobra zupka, mocna zupka. Co tam bardziej powiesz? Moja babcia robi podobną. Robi właśnie taką nie kremową, tylko taką. Ale z oczkiem mam. Grzyba. Pierogi? Pierożki. Powiedz, jaki masz farsz? Ziemniaczany. Zajebiste. Ale grzyba. Dobre połączenie. Jak czytać, to nie jest takie zachęcające. Że wiesz, że pieróg z ziemniakami. Tak, to fajnie, że dobry. Bardzo dobre. Robór, co masz? Jelenia palonego. No, przekonajmy się. Owca? Stek? Głowy? O, bardzo mięciutki. Dosłownie tknąłem. Parę od przytrzymania. Co to jest? No stek głowy, ale zobacz jaki mięciutki. A zobaczmy teraz jak w ustach. To nie jest jeszcze stek. To nie jest jeszcze stek?
No jak nie? To zadam, nie masz potwory steka. To jest jakiś dodatek, nie wiem. Ty co to ale jest? Też jak mięso. Też jak mięso. Ale wyglądało jak stek. Może to mięso. Dobre. Panowie, rozpływa się w ustach. Ty no nasze, aż tak się to rozpływa, jakby to nie było mięso. Zobaczmy tutaj. Ale może to jest mięso jednak. Nie no, zobacz, to już idzie. Jest większy opór. A weź go obróć kolejną częścią. I to jest stek. Fajny stek. Fajny stek, serio. Owca poszedł do recepcji zapytać się, czy jest jakiś ping-pong i okazało się, że jest, ale nie było i obsługa musiała rozłożyć cały stół i przyniosła nam nawet nowe paletki. Trochę głupio, no. Teraz głupio wyszło, że myśleliśmy, że to jest gotowe. Trzeba zagrać, tak? Ile partii trzeba zagrać, żeby nie było, że wezwaliśmy ten stół na daremno? Właśnie teraz nie wiem. Szybki turniej, do 5 punktów. Kto zbierze 5 wygranych, wygrywa. Ej, bo dziewczyny już są, a jest. Co mecz zmiana jest jak coś? Po tym zdjęciu z windy wrzuć kilka najlepszych memów. Proszę, żeby to nie uciekło. Jesteście dobrze. Taki jesteś. Dobry. Stoi tam w rogu i się chichoczy. To jest problem, że się człowiek uczył na pałę tego ping-ponga, nie zna zasad. Nie poszedł do klubu człowiek ping-ponga. Chuj, ja zgrzybnę. Co? Chcesz wygrać? A wygrany zostaje. Wygrany zostaje. Masz gwiazdkę. Brak wyczucia. Dobrze ci idzie. Gdzie się uczysz? Dobra, i poszło. A możemy zrobić losowanie o... Dawaj, poszło. Losowanie o paletkę? Nie, dawaj to. Nie, no znaczy możemy. Nie, możemy, zrób. Papierkami. No. Trzy, cztery. Papierkami przegrałeś. No nożyce dałeś. Tak? No. Kurde, faktycznie. No tak, no. Czyli 3-1 chyba. To wcale wygra. Co? To 4, bo ty dwa razy uderzyłeś w środkę. Idziesz po zwycięstwo. No bo jak ja przegram, to wcale wygrywa już. Nie jestem sobą dzisiaj na pewno. Jak żadna ścina nie wchodzi. W ogóle to, co dzisiaj zaprezentowałem, nic, kurde. No dawaj, challenge, kto dalej pod wodą. Weryfikuję. Zobaczymy. Jak na razie Ponczu leci brzuchem po dnie. Brzuchem po dnie. Technika brzuchem po dnie.
Tutaj. Poszedł. Ty jak leci. O, rekord. Zapas jest jeszcze. Jest cały do przepłynięcia. Dawaj. Ty jaka smuga, jak ruszył w ogóle. Trzy, cztery, start! Daj. Zobacz, leci! Robur wychodzi na prowadzenie. Dawaj, Opta, jeszcze masz szansę. To pierwszy do tej barierki. To pierwszy do tej barierki. Obca. Ważne zwycięstwo. To by było ciekawsze, bo nie. Okej, no co? Daniel i Polczek poszli do auta, już na górę. Udają, że mieliśmy tego nie robić, więc zrobimy to tylko ja i Robur, dmuchawy. I zobaczymy. Ja się czuję, odkąd wstałem, bardzo rzeźko, myślę, że jest 0-0. Rzucamy piątkę. Skończyliśmy w 5, można powiedzieć, o godzinie 2:30. Mamy godzinę po 11:00. Przygotowanie pomiaru. To wstać jak najgłębiej ją tam, ile się da. Dmuchaj. Elegancko. 0-0. Wstrzemięźliwość stoika. Rezygnuj z przyjemności. No i elegancko. Kurde, 0-0. Ja pierdolę. Łatwo. Takie organizmy to człowieku przemieliło to wszystko.